Za bohaterów dzisiejszego wieczoru mieliśmy Włochy i Hiszpanię, bo graliśmy muzykę z tych dwóch krajów. Dlatego też na stołach wylądowały przekąski dokładnie z tych miejsc, czyli z Włoch i z Hiszpanii. W kieliszkach fantastyczne musujące wino z Toskanii. Jedną z bohaterek wieczoru była Tessa Caponi-Borawska, czyli mieszkanka Toskanii, zatem wino również musiało być z Toskanii. Efektem dzisiejszego wieczora jest stwierdzenie, że kulinaria i jedzenie to na pewno sztuka. Tak stwierdziły i obie moje rozmówczynie, i publiczność zgromadzona tutaj, zatem ja z tym dyskutować nie będę. Przed nami jeszcze dwa spotkania. 2 lutego Aga Kozak i Bogusław Deptuła będą rozmawiali o tym, co działo się za kulisami oraz w lożach operowych, a 13 lutego Paweł Brawo i Łukasz Modelski będą rozmawiali niewątpliwie o związkach literatury i kulinariów.